30. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej dobiegł końca. Zwieńczeniem trwającego przez 2 miesiące muzycznego wydarzenia był tradycyjny koncert w Zamku Tarnowskich w Dzikowie, gdzie podsumowano jubileuszową edycję. Odbyło się 9 koncertów. Cieszy fakt, że przy takiej ogólnej mizerii finansowej, z którą wszyscy się borykamy, wszystkie instytucje, udało pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które pozwoliły na organizację tego jubileuszowego festiwalu w takiej odsłonie dość bogatszej, bo wszystkie koncerty były to koncerty kameralne, więc nie tylko recitale organowe, oprócz organów rozbrzmiewały również inne instrumenty i również i głosy ludzkie. Myślę, że program w całości był ciekawy, atrakcyjny. Słuchacze byli zadowoleni, co podkreślali w licznych rozmowach. Podczas ostatniego koncertu wybrzmiały kompozycje m.in. Henryka Warsa, Astora Piazzolli, Henryka Wieniawskiego czy Ignacego Jana Paderewskiego. Zaprezentowali je znani tarnobrzeskiej publiczności muzycy. Marzena Trzebińska, sopran, skrzypaczka Ludmiła Worobec-Witek, no i Artur Jaroń, świetny pianista, który nie dość, że znakomicie gra na fortepianie, jest znakomitym muzykiem, to jeszcze pięknie o muzyce opowiada. Myślę, że będzie to bardzo dobre podsumowanie 30. jubileuszowej edycji festiwalu.